Siemanko, z tej strony Araulen i witam was w kolejnym odcinku z symulatora Farmy 2014 Platinum Edition, edycja premium. Dzisiaj wysłali nas ponownie na oranie pola, więc generalnie to pole szybko założymy. Myślę, że tylko na początku będę to robił na wizji, a później to już po prostu zetnę i tak dalej, bo to nie będzie miało większego sensu. Po raz kolejny przepraszam, że tak długo nie było odcinka, ale strasznie dużo roboty, koniec roku szkolnego, mnóstwo nauki, mnóstwo przygotowań, projektów. Właśnie też kilka projektów mi wpadło, które też zajmują mi czasu. Więc generalnie nie jestem w stanie wyrobić z tym wszystkim. No i organizacja konkursu, która też trochę czasu mi zajęła, to wszystko dogadać, dopiąć, ogarnąć marketing i tak dalej. To wszystko nie jest takie proste niestety. No i generalnie to mi zajmowało mnóstwo czasu. Na dodatek pracuję nad nowym własnym intrem, które nie mam bladego pojęcia, kiedy zobaczycie, bo pewnie będę je robił kilka miesięcy ze względu na to, że nie będzie mi się chciało albo nie będę miał weny. Ale w każdym razie pracuję nad nim. Chcę mieć coś własnego, niepowtarzalnego, ładnego, niesamowitego, awesam i w ogóle. Więc trzymajcie za mnie kciuki. Generalnie pytałem się na Facebooku, tak, czy chcielibyście streamy z ogarniania takiego intra. Tam kilka osób powiedziało, że jest chętne. Mój internet do streamowania gier się nie nadaje, ale myślę, że byłem w stanie streamować montowanie intra. Wątpię, że to jest coś ciekawego, ale no, dla mnie byłaby możliwość pogadania z wami przy okazji. Kiedy by takie coś było i tak dalej, nie mam pojęcia, muszę jeszcze z facebookowymi ogarnąć testy, jak to wszystko wygląda i tak dalej, dopasować ustawienia, te sprawy. Zapraszam w ogóle na mojego Facebooka, fanpage'a facebook.com/AraulenPlay, gdzie właśnie kontaktuję się z wami, dogaduję się, pytam i ogólnie takie rzeczy behind the channel właśnie. I jest was coraz więcej, choć ostatnio coś nie przybywa. Ale generalnie co jakiś czas się pojawia nowa osoba śledząca mój fanpage, więc jest dobrze, będzie jeszcze lepiej. Ale lajkujcie, bo zależy mi na dobrym kontakcie z wami. Liczę na po prostu, wiecie, wasze wsparcie na tym Facebooku i tak dalej, bo nie znoszę sam podejmować jakichś decyzji i w końcu nie robię tego wszystkiego tylko dla siebie, ale także dla was, moich kochanych widzów, których szanuję za to, że mnie oglądają, i właśnie dlatego cały czas prowadzę aktywnie tego Facebooka. Mam w planach ogarnięcie też Instagrama, nie wiem jak to się prawidłowo wymawia. Mam w planach jednak, co z tego wyjdzie, nie mam bladego pojęcia, bo generalnie nie ma żadnego pakietu internetowego, żeby sobie wrzucać w każdej chwili zdjęcie, kiedy mi się zapomyśli i tak dalej. Poza tym mój telefon jest dosyć wiekowy, budżetowy i tak dalej, i aparat czasami szwankuje, więc ciężko, ale generalnie czasami tam coś się pojawi raz na miesiąc. Instagram.com/Araulen? Araulen albo AraulenPlay. Nie wiem, znajdziecie, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, tak dawno tam nie wchodziłem. Ale tam coś, jakieś zdjęcie tam jest, już. Latem pewnie będę wrzucał z moich wypraw rowerowych. Tylko teraz tak trochę przerwałem, bo pogody się psuły i ja byłem chory, więc niestety nie byłem w stanie sobie pojeździć. Ale teraz nadchodzi lato, więc będzie coraz lepiej. To by było na tyle odnośnie takich spraw organizacyjnych i tak dalej. Aha, live'y, ewentualne live'y ze streamów, ewentualne live'y z montowania intra, tworzenia i tak dalej będą zapowiadane na YouTubie z jakimś godzinnym wyprzedzeniem. Może nie, Nie wiem. W każdym razie będę zapowiadał na YouTubie, żeby was więcej mogło wbić. Ale zachęcam do lajkowania Facebooka. Tam, jak to mówią, Facebookowi mają lepiej i planuję Facebookowym udostępniać wcześniej odcinki. Tak. To takie w ramach podziękowania, że lajkują, śledzą, komentują, są aktywni i tak dalej. Tylko muszę ogarnąć, jak później publikować z automatu film, który udostępnię dla jakiegoś tam grona osób. A to ogarnę i będzie spoko. Dlatego wiecie, lajkować Facebooka. Okej, koniec pierdzielenia o Facebooku. Czas się zająć grą. Jakiś tydzień, 2 tygodnie temu wyszedł nowy patch. Dość duży patch, który który dodaje mnóstwo rzeczy i poprawia mnóstwo rzeczy, ale niestety nie jestem w stanie wam changelogu podać, bo nie mam bladego pojęcia teraz, co tam było dodane, zmienione i tak dalej, bo to było dawno temu. A ja jestem już taki zakręcony, że nie jestem w stanie pamiętać takich rzeczy. Generalnie tam wiem, że została dodana ładowarka czołowa, ładowacz czołowy, coś w tym stylu, frontloader w każdym razie. Dodane zostało funkcja, że ilość obornika zależy od ilości trzymanego bydła, że od teraz można owijać belki trawy, coś tam, że można bele trawy normalnie na silos przełożyć, po prostu kładąc tą belkę na silosie i ona tam się automatycznie zmieni i tak dalej, i takie różne inne pierdoły. Wiecie, jak to poprawki. A dlaczego są te poprawki, to wam już mówiłem w którymś odcinku, w drugim bodajże. Także jeśli chcecie, to sobie wróćcie i zobaczcie, o co chodzi z tymi poprawkami, dlaczego takie są i tak dalej. Generalnie zbliżamy się do końca orania i nie mam do tego pojęcia, czy będziemy to jeszcze kultywować. Może zakultywujemy. I zastanawiam się, czy... Bo na tym polu teraz będzie robione praktycznie to samo. Czy nagrywać po prostu tylko gdy będę miał jakąś tam wenę do rozmowy i wtedy tam się z wami komunikować podczas tego nagrania i tak dalej, czy a w momencie, gdy nie ma nic do gadania, po prostu brnąć dalej, a olewać nagrywanie, bo nie wiem, czy jest sens nagrywania w kółko tego samego na jednym polu. Jeśli byśmy tak ustalili, w sensie, ty mam coś do gadania, nagrywam, ty mam nic do gadania, robię sobie, a nagrywam, gdy jest coś do gadania albo jest coś nowego. A z takim normalnym trybem byśmy, moi drodzy, wrócili po zakupie nowego pola jakiegoś, by się więcej działo i tak dalej. Powiedzcie mi, czy jesteście chętni na takie coś, czy chcecie jednak oglądać cały czas, co ja tu robię i tak dalej. Po mnie jest to, szczerze mówiąc, obojętne. I tak gram, i tak gram. A czy gram z komentarzem, czy nie, to mi to jest obojętne, bo naprawdę polubiłem, mimo takiego zapierania się, mega polubiłem granie z komentarzem, z nagrywaniem i tak dalej. Więc mnie to jest obojętne. Wszystko zależy od was, moi drodzy. I czekam na wasze wypowiedzi w komentarzach. Okej, ostatni przejazd. Czy ten pług mi to obejmie? Tak sobie. Wiem, że nie tak orze. Dobra, może tak zrobimy. Okej, opuść. Okej. Generalnie zrobimy tak i będzie w miarę cacy. Reszta się kultywatorem przerobi. Dobra. Coś mi nie pykło, że tak jakoś nie wymierzyłem. Większe pługi trzeba będzie kupić. Tak, większe pługi. Dobra. W ogóle... Albo nie. Kontynuujemy. Tak, pyk. Jedź. Tu jest barierka. Ale ścięło, masakra. Dobra. Idziemy zaparkować pługi. Odłącz pług. Okej. Okej. Dobra, co teraz? Spulchnij. Generalnie mamy około 12 minut. Się zastanawiam, czy nie wrzucić takiego krótszego odcinka. Tak, wrzucę taki krótszy odcinek. Po prostu dajcie mi znać, jak chcecie, żeby te odcinki wyglądały, bo nie ma sensu moim zdaniem w kółko pokazywać tego samego na tym samym polu. Więc czekam na wasze wypowiedzi. A jeśli nie dostanę waszych odpowiedzi na moje pytanie, to zarządzę się sam i podejmę sam decyzję i nie chcę później bólu dupki w razie czegoś, więc radzę dać mi znać. To by było na tyle. Zapraszam na konkurs, w którym do wygrania jest właśnie SF 2014 edycja premium. Konkurs trwa jeszcze 1,5 tygodnia mniej więcej, bo nie wiem kiedy to wrzucę. Szczegóły konkursu macie na filmie konkursowym, a odnośnik do niego jest na ekranie oraz w opisie filmu. Więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, co naprawdę mega motywuje do dalszych działań. W najbliższym czasie oczekujcie poradnika moddingu, ukrywania modów w zasadzie, nie moddingu. Krowa nie ma co jeść, ale to nic. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!